jest jazz. Na program zaprasza Śląski Jazz Club. Kochani, drugi wywiad realizowany przez Śląski Jazz Club. Piotr Schmidt, który był gościem pierwszego wywiadu, pierwszej części, to już ujawniam, zostaje z nami. Dołącza do nas Wojciech Myrczek, absolutny numer jeden, jeżeli chodzi o wokalistykę jazzową w Polsce. I to jest nie tylko moje zdanie, ale również czytelników Jazz Forum, bo zwycięża w ankietach tegoż magazynu. Dalej jesteśmy w bistrobarze Lupa w Gliwicach, w którym miejscu bardzo gościnnym i bardzo klimatycznym. Jako jedyni, słuchajcie, w tym miejscu, w czasach zarazy, w czasach, gdy w knajpach spotykać się nie można. O czym będziemy rozmawiać? Posłuchajcie wywiadu. Tak przy okazji, dołączył do nas Wojciech Myrczek. Dzień dobry. Ja dopiero przyszedłem, także jeśli nie strzelę się w żart, to przepraszam z góry. Wojciech nie, przychodził obok, zobaczył, że, tak, że coś się dzieje. Tak. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy. Przechodziłem właśnie Gliwicką ulicą, zwiedzając i nagle patrzę, a tutaj... Coś się dzieje, tak? Myślę, czy ja gdzieś... Coś czuję tutaj, że gdzieś Piotr musi być w pobliżu, a Piotr jest wszędzie, więc łatwo na niego trafić. Dziękuję. Tak, wczoraj się widzieliśmy w ogóle w Chorzowie, to tak przy okazji, w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu. Pozdrawiamy gospodarzy, bardzo fajne miejsce. Tam jest, pozdrawiamy gospodarzy. A dzisiaj się widzimy w Lupie z Danielem Ryciakiem i ze Stowarzyszeniem Śląski Jazz Club. Pozdrawiamy. Tak. I z Wojciechem, bardzo, bardzo fajnie, że jesteście. Trzeba też przyznać, że rzeczywiście to było naprawdę nieplanowane i tak dość spontanicznie wyskoczyło. Fajnie, że w ogóle masz czas, że zgodziłeś się wpaść. Cała przyjemność po mojej stronie. Fajnie, że miałem naprawiony samochód wczoraj, więc mogłem nim przyjechać, więc to jest... Pozdrawiam mojego mechanika, który nielegalnie na lockdownie naprawił ci samochód. Nie, to jeszcze było legalnie, jeszcze legalnie. Dobrze. Ale bardzo fajnie jeździ, a przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tu być. Dziękuję za zaproszenie. Rozumiem, że mechanik bardzo fajnie jeździ twoim samochodem. Nie, mój samochód... Państwo zrozumieją. No to tak. Tak, rozmawialiśmy generalnie o muzyce, chociaż dookoła, szczególnie o tym, co się dzieje teraz. Generalnie w zasadzie możemy też pomówić, fajnie wejdziesz w temat, bo swoich autorskich płyt masz dalej dwie, tak? Tak. I planujesz trzecią? Tak, jeżeli po dwóch płytach ma kolejna jest trzecią... Nie, rozmawiamy o odbiorze sztuki. O tym nie rozmawialiśmy. Poczekaj. Ja buduję tutaj... Tak, planuję, nawet działam. Mówiliśmy o tym, że do lockdowny, że coraz, że koncerty online, że sztuka odbierana online, że to jest pewien substytut, ale jest tego wszędzie pełno, że wszyscy odbieramy to na swoich dużych ekranach 120-calowych, najczęściej też z Afriko i że to jest troszkę uboższe. Ale pytanie, czy też, możemy oczywiście ten temat dalej rozwinąć, ale czy, ten zestaw trzech pytań kończył się tym, czy warto w takich czasach, kiedy wszystko jest online, kiedy jest dostępne w wersji cyfrowej, już, jako materiały wideo, jako materiały audio, do pobrania z Afriko, do pobrania ewentualnie płatnego, czy warto wtedy jeszcze wydawać płyty? A czy może właśnie ja jednak teraz pierwszy odpowiem? A proszę cię bardzo. Ponieważ już nie nagadałem się zbyt długo przed chwilą, ale, ale żeby wprowadzić troszeczkę, Wojciech tutaj się napije kawki, odsapnie trochę po spacerze po Starówce Gliwickiej. Natomiast żeby właśnie wprowadzić tutaj w temat naszych dyskusji, to powiem, że z tego właśnie powodu, że był lockdown, zdecydowałem się na kolejną płytę. Bo wiedziałem z góry o tym, że no, nikt nam nie jest w stanie zabronić kupić sobie płyty gdzieś tam przez internet, ale fizycznej, ale także posłuchać sobie na Spotify'u, prawda, czy gdzieś tam na jakichś innych platformach streamingowych. Nikt nam nie jest w stanie zabronić zobaczyć teledysku promującego płytę na YouTubie i nikt nam nie jest w stanie zabronić po prostu delektować się muzyką w domu. Masz rację. W związku z tym artysta ma powód, żeby tworzyć, choćby właśnie, tym bardziej jeżeli nie ma koncertów, a tak sobie pomyślałem właśnie, oj, na jesień nie będzie koncertów. No i były do końca października, to akurat fajnie, że tam od czerwca do końca października te koncerty były w miarę regularnie, ale później już to wszystko szlak trafił, żeby nie powiedzieć Morawiecki, prawda, wolę mówić szlak. Szlak trafił, no i trzeba było po prostu zająć się czymś innym, a artysta, że tak powiem, nie tworzący, który jakby nie działa cały czas, jest artystą po prostu takim... Teoretycznym. Dokładnie. Teoretycznym, niepotrzebnym, takim powiedzmy artystą po prostu... Nie, ale ja do tego zmierzałem, nie o to mi chodziło. W związku z tym warto, żeby coś robił też przy okazji, choćby do tych internetów tak zwanych. No właśnie, ja teraz mówię o wydawaniu
materiału pod tytułem płyta, który jest na krążku CD, pierwsza rzecz, i teraz coraz mocniejsze. Zresztą Piotr, też wydajesz niedługo też premiera twojej nowej płyty na winylu. I teraz ja do tego zmierzam. Podwójnym winylu. Podwójnym. Mówimy też o płycie, która powstała pod koniec 2020 roku, też pod tytułem nawiązującym do 2020 roku. Chciałem ją nazwać roku, Lockdown, czyli... ale ostatecznie nazwałem Zastrzeżona? Dark Forecast. Myślałem, że nazwa Zastrzeżona już. Dark Forecast, czyli jest mroczna przepowiednia. Ta, ale okej, okay, czy właśnie do tego zmierzam? Czy i tak muzyk musi tworzyć, potrzebuje odbiorców, ale coraz częściej, szczególnie dzisiaj, w czasach lockdownu, jest w sieci. Jest w mediach społecznościowych, jest na swoich stronach, nieważne, gdzieś jest elektronicznie dostępny, czasami nawet na żywo z jakimiś czatami, ale czy jest w takich czasach i w takim ciążeniu w stronę tej elektronicznej części życia, w cudzysłowie, wydawać płyty, tłoczyć krążki CD, tłoczyć płytę winylową? Do tego zmierzam. Znaczy, ja jeszcze pozwolisz, że coś powiem tutaj. Dobrze. Ale jeśli chodzi na przykład o winyla tak samo, to też jakby ten rytuał w ogóle puszczania sobie płyty winylowej, zmianę tej płyty na drugą stronę co 20 minut średnio i w ogóle te całe ramię gramofonu, prawda, to wszystko jakby co wokół tego jest, to jest przewspaniała rzecz. Oczywiście przewspaniała, może nie dla ludzi w wieku 15 do 19, ale dla kogoś powiedzmy trochę starszego to już jest fajna sprawa. Siedzimy sobie w domu, nie możemy nigdzie wyjść, ale mamy za to gramofon i mnóstwo płyt i możemy sobie puszczać muzykę, która w dodatku na gramofonie często brzmi no tak cieplej, sympatyczniej troszeczkę. I teraz tak, i to jak najbardziej jest cały czas jakby cały czas wskazane moim zdaniem właśnie. Jedyny problem to jest w tych koncertach na żywo. Prawda, o czym mówiliśmy. Natomiast w ogóle o twórczości w czasach zarazy właśnie, to powie świetnie Wojciech, bo zaraz jeszcze w marcu bodajże 2020 roku Wojciech nagrał przebój Miłość w czasach zarazy, tak to się nazywało? Proroczy przebój. Proroczy. No, znaczy nazwę oczywiście zapożyczyłem ze wspaniałej powieści, ale, tak. Ale piosenka zaczyna się od słów zaszczep mnie, więc można powiedzieć, że swoim uczuciem oczywiście, nic nie było o szczepionkach wprost, ale uważam, że jest to prorocza piosenka, nadal aktualna i będzie aktualna zawsze, polecam. Piosenka, tak? Nie pandemia. Piosenka, nie, broń Boże. Oczywiście, że to piosenka. No, też staramy się ewentualnie przewidywać jakąś przyszłość, najbliższą powiedzmy w ciągu roku, dwóch, trzech, co się wydarzy w tej materii. Bright Forecast. To pomysł na kolejną płytę ewentualnie, ale właśnie, no dobra, kontynuuj. A ty co, Wojciechu, myślisz w takim razie? Jaka przyszłość nas czeka? Bo ty, Wojciechu, tworzysz, udzielasz się koncertowo i najczęściej ostatnio z dużymi składami, orkiestry, big bandy. Tak. Mam wielkie szczęście i przywilej, że zostałem zaproszony do kilku fajnych bardzo projektów i rzeczywiście były to składy większe, były to takie projekty również radiowe, często bez publiczności, na czym ubolewam, ale dzięki temu, że właśnie, że radio też wspiera artystów i oczywiście no samo też działa, no bo to jest istota radia, prawda? No to jest bardzo fajna rzecz, ja się bardzo cieszę, że mogłem się znaleźć właśnie w takim gronie i trochę jednak pośpiewać i przyznam, że było to takie doświadczenie bardzo no, krzepiące, bo jest to jednak kontakt z odbiorcami, a z drugiej strony takie no przypominające cały czas, że nie jesteśmy jednak razem, nie, ta energia się troszkę inaczej rozprasza. No właśnie, jak odbierałeś to? Pusta sala, jak tą energię odzyskać, stworzyć? Nie ma jej z czego odzyskiwać, to znaczy energia z samej muzyki się bierze, zależy też co się gra, nie? Bo... A czy też może być z kawy po prostu, im mniej kawy. Ludzi na widowni, tym więcej kaw trzeba wypić przed wejściem na scenę. Jest to jakaś prawda. Alkoholu dodatkowo, żeby jakby takie mrzonki były, że o, chyba tam ludzie tak są, choć tak bardzo rażą mnie Jupiter, że tego nie widzę, prawda? Myślę, że jest to szansa, żeby skupić się jakby na muzyce na tyle, aby ona nas niosła. No, to jest w zasadzie jedyne wyjście, przynajmniej dla mnie, ale to zależy od rodzaju wykonawstwa, no bo na przykład jeżeli śpiewamy, mówię z własnej perspektywy, z big bandem jakąś tam piosenkę czy z orkiestrą, one są zwykle bardzo dokładnie zaaranżowane, trzeba tam wypełnić swoją rolę, wiadomo, włożyć w to serce i tak dalej, ale to jest coś, co wiemy, co mamy zaśpiewać. Mamy słowa, mamy melodię, idziemy w to, ale tak, granie takich koncertów bardziej otwartych, improwizowanych, to co Piotrek robi częściej, to jest trudne, nie? Nie wiem, czy ty się z tym też spotykasz. Jak mamy coś takiego, gdzie jest bardzo dużo miejsca na improwizację i nawet jeżeli ta publiczność milczy, ale ona jest, inaczej się gra.
Zdecydowanie. To znaczy bardzo dużo zawsze na scenie jednak przy takich zwykłych koncertach live, no po prostu muzycy biorą energię z publiczności. Jeżeli czują fajny odbiór, to jest to strasznie napędzające i bardzo to wpływa na później właśnie na kreację tej muzyki. Szczególnie tak jak właśnie Wojciech mówi, że jeżeli ta muzyka jest bardziej improwizowana niż mniej, no to tym bardziej publiczność i jej energia po prostu zwrotna się udziela artystom i wpływa to na muzykę. Czyli zupełnie inaczej mogą ci sami muzycy zagrać koncert dla pustej sali, który jest nadawany online. Może to brzmieć dużo bardziej sztucznie i na siłę, niżeli dla ludzi, którzy jednak słuchają. No właśnie do tego zmierzam, do waszych odczuć koncertów, które graliście. Ale to widzicie. To, przepraszam, nasunęło mi się w takim razie takie hipotetyczne założenie, że w związku z tym lockdown i brak kontaktu z odbiorcą na żywo w trakcie tworzenia sprzyja gigantycznym stratom w twórczości wysokiej klasy, jakby w tworzeniu wysokiej klasy aktywów twórczych, tudzież po prostu... Pięknie to powiedziałeś. Tudzież po prostu... Muzyki. Ale z drugiej strony wpływa też pozytywnie, ponieważ pewne zagrania pod publiczkę nie mają już takiego sensu, prawda? Tak, wiecie, co to jest pod publiczkę, państwo też pewnie wiedzą. Tak, nie? Ale czasem to się obraca przeciwko artyście czy wykonawcy. Ale to już zagrania pod publiczkę to jest bardzo szeroki temat, w zasadzie nadający się na pracę doktorską, można by powiedzieć. Bo w zależności od tego, z jakim zespołem mamy do czynienia, prawda? Zarówno jeśli chodzi o podział jazzu, na przykład mainstream jakiś akustyczny, albo fusion, albo na przykład taki powiedzmy zespół akustyczny z wokalistką, nie mylić z wokalistą, bo to zupełnie inna para kaloszy. Tak, o to się chodziło? Też. Ale nie możemy wypowiadać to za dużo. Tak, skupmy się na kalosze. Nie możemy też używać słów skupmy się, bo to jest niehigieniczne. W związku z tym jakby wróćmy do tematów jak najbardziej mainstreamowych i takich należących do głównej narracji, jedynej słusznej, jaka panuje w powietrzu. Więc w praktyce po prostu mamy, no rzeczywiście sztuka się zmienia, ale to tak samo jak sztuka zmieniała się pod wpływem innych różnych polityczno-ekonomicznych założeń, jak kościół, jak komunizm, jak kapitalizm, to nie wiem. Rzeczywistość wpływała na twórcę. Wojna na przykład też wpływała bardzo. No ale tu właśnie o czym mówiliście, że czasami koncerty grane online mogą być sztuczne i ja uczestniczyłem w koncertach głównie dlatego, że one były zawsze inne, szczególnie w koncertach jazzowych, a już na pewno inne niż to, co było na płycie. A w przypadku koncertów online, czy to nie sprowadza się do grania płyty? Mówiłeś o utworach zaaranżowanych, ale co się dzieje w przerwach? W przerwach między jednym i drugim utworem, kiedy był kontakt z rzeczywistością? W przerwach pijemy. No to już zależy, kto jaki model wykonawstwa przyjmuje. No i jaka długa jest przerwa. Jak długa jest przerwa, tak. Oczywiście nie zawsze jest czas na kawę, czasem trzeba coś szybszego. Ale no tak, no te przerwy to są właśnie takie chwile niezręczne wręcz. Nie? No właśnie. Bo chodzi o to, że... Niezręczne wręcz. No chodzi o to, żeby były oklaski, żeby można było, nie wiem... się ukłonić albo nie, albo chociaż rozejrzeć po sali, ale żeby można było przynajmniej zobaczyć, czy to się komuś podoba. Tutaj no nie ma tego, więc trzeba założyć, że się podoba. Zakotary cichaczem trzeba podejrzeć, czy komuś się podoba, prawda, i podsłuchać jakieś kolorowe rozmowy. No uczy to troszkę takiego, nie wiem, pokory, ale cóż. Też miałem doświadczenia jako organizator i wiem, że to było trudne i wiem, znam też... widziałem wydarzenia online, w których wykonawca miał, widać było, że ma z tym problem, że pomiędzy utworami jak budować napięcie koncertu w ogóle. Nawet jeżeli to są utwory zaaranżowane, gdzie jest mniej trochę tej improwizacji, to mimo wszystko jak budować tą dramaturgię koncertu online, kiedy nie czujesz, nie widzisz, nie słyszysz odbioru. A mi się inny problem przypomina w ogóle, taki jakby związany z tym, że na przykład, dajmy na to, jest jakiś zespół zupełnie abstrakcyjny, niech będzie Peter Gabriel duo, albo Wojciech Myrczek i Paweł Tomaszewski duo. Wojciech Myrczek solo. Albo Wojciech Myrczek solo, oczywiście, jak najbardziej. Z Lucyną? Nie, to nie mówimy jakby. Co, Lucyna to był kiedyś taki jak Herbie Hancock, miał taki do grania basu, ale... mamy jakiś niezbyt duży zespół, prawda, bo teraz one są politycznie poprawne, żeby nie były niezbyt duże, bo tak jest bezpieczniej. No i normalnie, w normalnych warunkach, gdyby była jakaś płyta, trasa promująca płytę, no to byśmy zagrali, nie wiem, 30-50 koncertów po całej Polsce, zanim jakby nauczył na pamięć formy. Zanim byśmy się nie nauczyli grać tego porządnie. Natomiast w tej chwili jest sytuacja taka, że jak raz nagramy koncert online, który, nie daj Boże, zostanie już w sieci na zawsze,
Czyli będzie już na tym przysłowiowym YouTubie, prawda? Bo tu już nie mówimy o jakichś innych, ale zostanie na zawsze. To w praktyce nie ma sensu go drugi raz powtarzać, bo to już jest. No właśnie, to jest ten problem. Ale może to nie jest problem, może to tak naprawdę zachęca do większej kreatywności, bo trzeba za każdym razem tworzyć nowy projekt artystyczny, który ma tylko jedno wykonanie, ono zostaje uwiecznione, o ile YouTube będzie żył wiecznie, i tworzymy kolejny projekt artystyczny. No, znowu podejście. Z czymś zgadzasz się? No, to trochę jak praca w radiu, prawda? Jeżeli ktoś ma swoją cykliczną audycję w radiu, nie może cały czas tego samego puszczać ani robić. Przecież kiedyś były takie audycje złożone wyłącznie na przykład z autorskich utworów, które ktoś wykonywał, i no to jest pewna sztuka, nie? I to jest też coś takiego. Siedzimy w radiu za mikrofonem, nie wiemy, czy ktoś nas słucha, ilu ludzi nas słucha, czy się podoba, czy nie. Ale nie masz odzewu? Telefony, maile, nie wiem, jakieś... No jakiś tam odzew jest, ale to zwykle jest dopiero po i... To jest jednak coś innego niż zobaczyć po prostu uśmiechnięte oczy czyjeś w trakcie, nie? Bo to wtedy wpływa na dalszą część naszego, tak powiem, wykonu. To, co Piotrek mówił. I to jest bezsenne. No, to jest taki inny rodzaj... Nie, no, tak, nie... Bezsenne powiedziałeś? Bezsenne to może potem. Nie, bo mówiłeś o tym, że te koncerty potem wiszą w sieci. Tak, bo tak na marginesie dodam, że tak czasami są skonstruowane też konkursy grantowe, a jako ja jako organizator muszę na przykład pozyskać środki na taką realizację, bo jak nie ma biletów, no to jak skąd brać środki? I często są takie zapisy, że na przykład w Ministerstwie Kultury do 6 miesięcy od zakończenia realizacji nie koncertu, ale projektu. No tak. Jeżeli to był festiwal, który się skończył powiedzmy w sierpniu, no to we wrześniu mamy jeszcze opłaty, w październiku jeszcze powiedzmy za X czy coś takiego. Mhm. Czyli kończymy ten projekt w okolicach października, a może nawet listopada, żeby dać sobie trochę czasu na zebranie wszystkich papierów, opisanie i tak dalej. Więc od tego listopada liczysz 6 miesięcy, kiedy to wydarzenie będzie dostępne w sieci za friko, bo to jest kolejny też wymóg. No tak. Więc pytanie ewentualnie, czy robienie koncertów, nie wiem, czy już macie takie w ogóle doświadczenie, nie za friko, ale koncerty online płatne. Czy to ma sens, czy to się przyjmie? To jest bardzo dobre pytanie, ale ponieważ nie wiem, kiedy zostanie to puszczone, to nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Rzeczywiście w jednym takiej sytuacji uczestniczyłem, czyli z Ten Typ Mess i Schmidt Electric, co miało być sprzedawane online, a ponieważ nagrywamy to w momencie, w którym sprzedaż ledwo co została po prostu wpuszczona w sieć, to nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, wyszło. Prawda? To slash pomiędzy tym wszystkim było. Niemniej jednak, generalnie z założenia raczej to się nie sprzedaje, tak? To znaczy, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do tego, że mają wszystko za darmo, wszystko na YouTubie też za darmo. Skoro produkujemy jakiś koncert, który nawet świetnie jest zrobiony, to po co mamy za niego płacić, skoro mamy za darmo podobne rzeczy, nie dokładnie to samo oczywiście, ale podobne rzeczy za darmo. W związku z tym nie ma takiej psychologii myślenia, żeby za coś takiego płacić. A biorąc pod uwagę jakby fakt, że w takim świecie, w którym nie możemy danego produktu zrobionego, tak samo jak na przykład, nie wiem, w teatrze nauczą się wreszcie jakiejś sztuki teatralnej i to jest wystawiane przez pół roku, prawda, kilka razy w tygodniu, czy kiedyś tam na Broadwayu to potrafiło być wiele lat codziennie wystawiane oprócz poniedziałków, bo cały czas ludzie przychodzili, cały czas była pełna sala i oni cały czas grali dokładnie ten sam repertuar, tę samą jakąś sztukę broadwayowską. W związku z tym raz stworzony projekt mógł być sprzedawany wielokrotnie. I tak samo jest z jakąś płytą, którą można wielokrotnie grać na koncertach i tak dalej. I teraz, jeżeli artyście się zabiera jakby możliwość koncertowania, ale nie zabiera mu się możliwości tworzenia, czyli on może coś stworzyć i wpuścić do sieci nawet za darmo, tylko tyle, że taki artysta wpuści to raz, czyli a koszt produkcji jakby tego wszystkiego w kontekście jednorazowej sprzedaży, że tak powiem, tudzież pozyskania granta jest dużo większe w tym momencie. W związku z tym faktem trzeba by po prostu takim artystom płacić 30, 50, 100 razy więcej niż koszt typowego koncertu. To od razu, tak? Mówię. Jeżeli mamy jakiś koncert za przysłowiowe 10 tysięcy złotych, no to powiedzmy milion, to byłoby taka adekwatna kwota za to, żeby stworzyć po prostu jakiś projekt, który tylko raz będzie po prostu świetnie zrobiony, nagrany wybitnie dobrze i wpuszczony w YouTube'a, no i trzeba myśleć o czymś na nowo i to czasami słuchajcie, po prostu schodzi pół roku zanim inne kanały. Nie, poczekaj, bo ty miałeś w ogóle doświadczenia z wydarzeniami online płatnymi? To znaczy, płatnymi. Że dostęp był płatny. Tak. Chyba coś w czymś brałem takim udział, ale... Miałeś jakiś odzew, jaka była reakcja, jak ludzie reagowali? No nie potrafię powiedzieć, bo nie jestem pewien, co było płatne, a co nie było. Aha, okej, okay. Nie, dobra. Tak nie do końca się tym interesowałem wtedy. Nie, no oczywiście, no ludzie brali udział, ale... Nie, bo jeżeli mówi o platformach, gdzie to ma się pojawić, to nie musi być YouTube, to może być
no nie wiem, niech to będzie nawet ten Netflix albo coś podobnego, czyli gdzieś, gdzie materiały i tak są płatne. Tylko pytanie, bo ludzie przyzwyczaili się, że do filmów płacą. Czy do odbioru muzyki, koncertów mogliby się przyzwyczaić? No, myślę, że to jest zawsze jakiś tam substytut. Zwykle... To, tak, to już ustaliliśmy, że to jest pewien substytut. No jest substytut, bo jakby tutaj słowo winyl jest kluczem na przykład. No Piotrek, tak jak powiedział, powiedziałeś wcześniej, że obcowanie z winylem to jest... To są takie imponderabilia, no to są rzeczy, których nie da się opisać, ale one sprawiają, że to jest fajne. Powtórz, to jest bo nie dosłyszałem. Takie drobne rzeczy. Myślę, że jest nie, nieuchwytne. Tak. Czyli pewien rytuał. To jest pewien rytuał, ale to jest też, jeżeli ta płyta przeszła przez ręce na przykład artysty, który ją podpisał, to jest jeszcze jakiś tam, zyskuje jakiejś innej rangi, nie? I to są takie emocje, które ta płyta nam przenosi, nie? I teraz... No jednak to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że tak, albo nie mamy możliwości pójść na koncert artysty, którego słuchamy na tej płycie i ta płyta nas trochę do niego zbliża, albo myślimy sobie, przypominamy sobie, jak to było na koncercie danego artysty i ta płyta nas do tego zbliża, nie? Ale jednak mam wrażenie, że najfajniejsze jednak takim apogeum jest ten koncert, na którym ten przepływ emocji jest nieporównywalnie większy i... Znaczy oczywiście można się z tym też kłócić, ale jest to istotny element na pewno i no i cóż, no i... Znaczy, nie każdy ma swoje zdanie, ale... To jest to, o czym też rozmawialiśmy wcześniej, tak. że jakby wyjście na koncert to też jest spotkanie się ze znajomymi, to tak. jest wspólne napicie się przysłowiowej wody. Budowanie wspomnień. Tak, kupienie sobie płyty jako pamiątki z koncertu, chociaż teraz, co ciekawe, właśnie niedawno się dowiedziałem, że są takie systemy, że zapisujesz się na płatny koncert właśnie i możesz kupić płytę z autografem artysty z tego koncertu, który oczywiście artysta później wysyła do ciebie. To jest dobry marketing, no wiesz. To jest fajna sprawa, tak. Oczywiście. Natomiast jakby no nic nie zastąpi faktycznie wyjścia, prawda? Ubrania się, wyjścia z domu, spotkania się z ludźmi i wspólnego celebrowania sztuki, bo jednak jest to zdecydowanie przyjemniejsze czasami niż zaszycie się ze słuchawkami na głowie w swoim własnym pokoju w shortach. Tak, tutaj rozważaliśmy różne opcje. Jest strój, w którym słuchasz muzyki, wpływa na odbiór muzyki? Znaczy nie, mówiliśmy o tym, że muzyka w domu, nawet na dużym ekranie, jak choćby to był nawet świetny koncert, najczęściej nie jest słuchana, tylko słyszana, jest towarzyszy. Praniu, sprzątaniu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest to wyjście do sali koncertowej, gdzie gasną światła, jeżeli to nie jest filharmonia, bo też mówiliśmy, że a propos światów w filharmonii, oceanie, białego światła. Niefortunnie nie gasną. Cały czas masz pełne światła. Wszędzie. To inna bajka. Trochę tak jak z filmem i z teatrem. No, film ma jakby inną energię, a teatr ma jednak inną, bo spektakl jest za każdym razem grany na żywo przez żywych ludzi. Raz jest tak, raz jest inaczej. To ma swoją magię. Można do teatru można iść kilka razy na spektakl. Film oczywiście też można obejrzeć kilka razy, ale z innego względu. Nie dlatego, że chcemy zobaczyć, czy on nabierze innych barw, bo on ma te same barwy, to ewentualnie my się zmieniamy, a film jest zawsze taki sam. Mm-hmm. Tutaj... Ale spektakl jest blisko koncertu, bo też koncert powinien być za każdym razem inny. Tak, mieć inną energię, inną dramaturgię. I podobnie wygaszane światła na publiczność. Nie, inaczej swoje wygaszane. Inaczej. Inaczej wygaszane. Żeby za każdym razem było troszkę inaczej, żeby to budziło inne emocje. No i teraz mamy świat online. My też... Pytanie właśnie, dlaczego nigdy nikt nie zrobił tak, żeby właśnie światła zostawić tylko na publiczność, a zupełnie wygasić scenę, na której grają muzycy? W przypadku koncertów nie słyszałem o takich eksperymentach. W przypadku teatrów podejrzewam, że to się zdarzało. Może dlatego, że wtedy by się to mieszało z weselem, prawda? Bo wtedy muzycy grający, bądź co nie bądź na żywo, nie są aż tacy ważni, więc Jupitery dalej cię świecą. No, ale... To ciekawe. Tak kombinuję, co tu zrobić, żeby jakby wzbogacić ten nasz skromny świat artystyczny, nie tylko walory internetowe. Wiesz, koncert nawet z tym nieco gorszym oświetleniem, ale mimo wszystko z tym rytuałem wejścia do sali koncertowej, gdzie gasną światła, gdzie coś się pojawia na scenie, nawet zapach jest też nieco inny. I próbujemy to wszystko przenieść do wersji... Nie możemy mówić o zapachach, bo jest to niehigieniczne.
Są piękne zapachy, nie przesadzaj. A, nie mówimy o zapachach ludzi czasami gdzieś tam siedzących. Ale zakładamy, że jak idą, jak ludzie kulturalni chcą skorzystać, chcą obcować ze sztuką, to przed wyjściem do teatru biorą prysznic. Na przykład. Naturalnie. Ale to powinno być w ogóle w opisie. W opisie koncertu za każdym razem. Tak, na marginesie byłem kiedyś na koncertach w dobrych, dużych salach, że przed wejściem oprócz sprawdzania biletów wydawano takie karteczki, które informowały, kiedy wolno klaskać, kiedy nie wolno klaskać. Tak, to oczywiście były koncerty z orkiestrą, tak, żeby nie klaskać pomiędzy częściami utworu, bo to jest większa całość. To była taka edukacja ludzi. No kiedyś o tym po prostu wiedziano już w podstawówce, kiedy to były wyjścia do filharmonii, takie obowiązkowe, nie? Raz na jakiś czas, a teraz nie ma już czegoś takiego od lat. No właśnie, to tak trochę zmierzamy w stronę edukacji. Obaj jesteście pedagogami. Piotrek, Katowice i Nysa. Tak. Ty jesteś w Krakowie, tak? Już nie jest... W Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspańskiego. Właśnie, Akademia Sztuk Teatralnych, to troszkę tak... Troszkę tak. Jak do tego doszło? Mówi się, zboczyłem. No, każdy używa takiego słownictwa, na jakie... Wpadnie. Wpadnie, więc... Ale nie mówmy o wpadkach. Do tego doszło w taki sposób, że ja pracowałem wcześniej na Akademii Muzycznej w Katowicach i pewna pani profesor, która również tam pracowała, a pracowała też w Akademii Teatralnej, no jakby gdzieś tam się poznaliśmy, ona stwierdziła, że takie zajęcia, jakie ja prowadzę, mogą się tam przydać i no i tak ewolucyjnie te zmiany. Więc ostatecznie tam jestem i bardzo jestem z tego zadowolony, jest to wspaniałe miejsce. Zajęcia odbywają się normalnie z face to face, nie online, tak? Właśnie do dzisiaj. Znaczy jeszcze, oczywiście nie, no to było w takim systemie hybrydowym, ponieważ chcieliśmy zachować władzę nasze, jak największe bezpieczeństwo, no to tylko takie zajęcia, które rzeczywiście już są no, nieodzowne, odbywały się przy rygorze i tak dalej, ale jednak się udawało to jakoś face to face robić. Do pewnego momentu. No dobra, to bo mówiliśmy o koncertach, mówiliśmy o życiu twórczym, no ale jesteście pedagogami i też wchodzicie w świat online i to też jest zupełnie nowe doświadczenie. No, i jakie tutaj emocje z tym związane? Jest podobnie, jeśli chodzi o mnie akurat. Ja uczę muzyki i śpiewu. No i wygląda to w taki sposób, że rzeczywiście da się pracować online, da się zrobić dużo rzeczy. Można na przykład poprosić studentów o to, aby nagrywali się na wideo i przesyłali nam jakieś wersje piosenek, nad którymi pracujemy i można w ten sposób, ażeby, nie muszę dodawać, żeby taką wersję nagrać i się względnie jej nie wstydzić, żeby ją pokazać komukolwiek, łącznie z tym belfrem, to trzeba to naprawdę kilka albo kilkanaście albo dziesiąt razy nagrać, nie? Więc to naprawdę jest przydatne, bo można popracować nad detalami i tak dalej, opanować, każdy ma teraz smartfona, więc to nie jest problem jeszcze z obrazem, nie? Więc to jest niezłe, tylko do pewnego momentu, w którym potrzebne jest takie kreatywne podejście, że na przykład trzeba pozmieniać trochę aranż, bo chcemy zrobić, no popracować przede wszystkim nad takim instynktem wykonawstwa przed ludźmi, a nie przed telefonem. No to tego się nie da już zrobić zdalnie. Więc jeszcze hybrydowo da się to ciągnąć, ale gdyby taki semestr, co się na razie jeszcze nie zdarzyło u nas w szkole, ale no nie możemy tego wykluczyć, jeżeli taki semestr miałby się zamknąć tylko i wyłącznie do uczenia online, no to jest ciężko wtedy, bez takiego kontaktu chociaż raz na jakiś czas. W ogóle w artystycznych takich różnych szkołach, nie? A szczególnie muzycznych. No bo o ile rzeczywiście można robić zajęcia indywidualne bez problemu w miarę, to na przykład na Katowice były długo zamknięte, Nysa też tam pierwszy lockdown był zamknięty, drugi już nie, ale teraz znowuż na 2 tygodnie się zamknęły i tak się zastanawiam, że zespoły na przykład, nie? Robimy zespoły, każdy gra przed swoim komputerem i próbujemy mieć ten sam time. No i czy 5G jest w stanie to ogarnąć? Niestety nie. Czekamy z wielką tęsknotą za 6G. Tak. Czekamy na Starlinki. Może 6G sprawi, że będziemy mogli grać na żywo z 5-6 różnych lokalizacji naraz i będzie ten sam time. Nie będzie loggingu tak zwanego, nie mylić tam z leginsami, z różnymi, ale w każdym razie... Nie skojarzyłbym nawet, powiem ci, ale... Właśnie jakoś mi się cały czas coś kojarzy, ale jest to problematyczne, prawda? A Big Band na przykład, weźmy sobie 20 osób, każda w swoim mieszkaniu i wszyscy gramy naraz, prawda? Ja to nabijam i w ogóle nie wiem, co się dzieje za chwilę. No i tak mijają te zajęcia, nikt się specjalnie nie przejmuje, najważniejsze, że jesteśmy bezpieczni.
Znaczy też fajnie przygoda, nie? Że słuchajcie, no to nie możemy się spotykać, ale nagrajmy. Każdy nagra swoją partię, złożymy to, zmiksujemy, tu zrobimy przejście, a ciach, ciach, jeszcze z obrazem, ale fajnie, dajmy na YouTube. Kurczę, super, wszyscy to odtwarzają, ale fajnie. Ale teraz jest coś takiego, no dobrze, ale już to zrobiliśmy, nie? Tak. Ileż można, przydałoby się pograć, przydałoby się poswingować razem. Przecież kurczę, stopa z basem gra nierówno, bo trzeba się wyczuć, no. I o ile ktoś tam to przesunął w postprodukcji, prawda, żeby na YouTube się zgodziło, o tyle jednak dalej na żywo ktoś może nie umieć po prostu grać równo ze sobą nawzajem, więc niestety to wymaga interakcji w jednym pomieszczeniu, chcąc, nie chcąc. Ale oczywiście wszyscy zakładają maseczki na czary głosowe, także jest bezpiecznie. A w ogóle fajnie się śpiewa w tym, w maseczce, bo nie musisz mieć tego pop-filtra, wiesz, przed... No i nie musisz, aha, nie trzeba. No i nie musisz mieć zębów, nie? Jak idziesz na zajęcia ze studentami. W ogóle nie mówię. W ogóle wreszcie nie trzeba być zębów, no bo i tak nie trzeba się czesać w ogóle. Nie, czesać trzeba, przecież to jest też wideo, nie? Ale to można sobie na przykład kadr ustawić tak od dotąd. Aha. Na przykład. Co za problem. Tak. Albo kapelusik, no tak. Albo są takie programy, które... Ja właśnie się dzisiaj nie uczesałem, więc też... założyłem kapelusik. A no, to nie, to jest imidż, to jest co innego. Nie uczesanie? No tak, oczywiście. No tak, to jest jakiś imidż. Tak zwana kreatywna taka fryzura. Kreatywna rodem fryzura. Wyjścia z łóżka świeżo. Dobrze, ale to wróćmy do tych płyt jeszcze. To już wiemy, Piotrze, jak ty myślisz, ty, Wojtku, ty chcesz tą płytę wydać? Uważasz, że to ma sens? To znaczy ja z różnych powodów uważam, że to mimo wszystko ma sens. Każdy niech oczywiście swoją sytuację rozpatruje, ale z mojego punktu widzenia nie tylko ma sens, ale ja nie mam wyjścia, dlatego że ja tę płytę już nagrałem. To była, pamiętam, ostatnia sesja przed zamknięciem gdzieś tam, którą mi się udało. No nieważne, w każdym razie to było końcem roku 2019. Aha. W grudniu nagrywaliśmy ten. Potem ja jeszcze coś tam czyniłem, jakieś poprawki. Jeszcze zresztą muszę trochę uczynić i dograć jeden numer. Ale czuję, że to jest po prostu najwyższy czas na tę płytę, bo ja po prostu się już nią, znaczy znudziłem. No nie, że się znudziłem, no nie twierdzę, że ona jest nudna, to oczywiście ocenią słuchacze, tylko ja już przeżyłem to, co chciałem tam przeżyć i chciałem pójść dalej i chcę robić inne projekty i czuję, że wydam tę płytę, po prostu ją wydam. Zresztą obiecałem słuchaczom i nie mogę ich zawieść. Więc... Radio słuchaczom dodajmy. Radio i telewizję oglądaczom i tak, więc... nie, więc jakby miałem takie swoje prywatne pobudki, które powodują, że czuję, że chciałbym tę płytę wydać, ale też nie wiem, zastanawiałem się, czy na przykład nie dać jej tylko dystrybucji cyfrowej, a nie tłoczyć, a może wytłoczyć później, właśnie, a może zrobić tylko winyl, a może jeszcze tego tak naprawdę nie wiem. Czyli tu jeszcze nie ma decyzji, tak? Jeszcze się też zastanawiasz? No sytuacja jest dynamiczna. No nie, właśnie mi chodzi o No tak, no właśnie chodzi mi o nawiązanie wydawania płyt do sytuacji, tak, no, w której przyszło nam żyć, tworzyć i odbierać sztukę. No właśnie zależy, jakie są priorytety, bo jeżeli na przykład ktoś stricte komercyjnie myśli, no to wtedy sobie kalkuluje, czy tak, czy nie. No nie zagra prawdopodobnie zbyt wielu koncertów, więc jeżeli głównie sprzedaje płyty po koncertach, a w branży jazzowej jest to bardzo powszechne, no to wtedy to się może nie opłacić w tym sensie. Mhm. Ale ja sobie kalkuluję jeszcze innymi jakimiś tam, uwzględniając inne czynniki i ja uważam, że warto jest wydać. I kanały dystrybucji. I kanały dystrybucji. Uwzględniać, no trzeba uwzględniać. Ale kanały dystrybucji emocji, wiesz, prosto z serca. Tak, tak, tak. Bo na przykład wiem też, znaczy, że... pytanie, czy w takim razie dystrybucja emocji lepsza jest przez wave? Najlepszy jest marketing bezpośredni emocjonalny. MP3 właśnie. Czyli jednak koncerty na żywo. Albo idziemy po ulicy i na przykład mówimy... A dlaczego nie ma maseczki? To proszę płytę moją tu wziąć. Dobre. Wziąłeś? Albo mandać. Człowiek się... Nie pomyślałem o tym. Trzeba to jest sprzedawać płytę. Plan B, tak? No to jest plan B, no jakby się nie udało, tak? Jakby ktoś powiedział, a ja nie lubię, jak pan śpiewa na przykład, no to wtedy co powiedzieć? Ja mówię, a to może mandać, jak pan lubi, a to już wolę chyba pana śpiewa. No to proszę płyta. No, w prezencie. Nie, ale to pół żartem, ale pół serio. Myśleliście o planie B w tej sytuacji, w której żyjemy, czyli ograniczonej albo prawie w ogóle... Zmiana zawodu? No, czy zmiana kierunku? Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle braliście pod uwagę cokolwiek, jakikolwiek plan B? My mamy to fajne, że jeszcze uczymy na uczelniach wyższych, więc daje nam to jakby podstawy do przeżycia. Więc nie mamy aż takiego ciśnienia na koncerty, ale z drugiej strony, no, artysta też ma potrzebę jakby wypróżnienia się artystycznie i intelektualnie w swojej twórczości. Znowu słownictwo, przez duże twu.
W związku z tym jakby nasza wewnętrzna taka potrzeba jest niezaspokojona, prawda? Ja już dzwoniłem do Morawieckiego w tej sprawie i mówię, że mam niezaspokojoną potrzebę i może bym coś zrobił w tej sprawie. I wiesz, tak, odebrał, ale coś tam mówił, bełkotał, nie wiem, chyba miał maseczkę na twarzy. Nie słyszałem w ogóle, co do mnie mówił. Odebrał to osobiście. Osobiście. Tak, więc pozostaje nam być po prostu póki co takimi kreatywnymi belframi. Z nadzieją, czyli być przy nadziei. Wszystkie swoje ambicje teraz channelujemy, znaczy jak to się mówi po polsku? Kanalizujemy w naszych studentach. Oni po prostu muszą, bo jak oni nie będą, to my ich. Nieprawda. Też ciężko mają, bo kurczę, takie studia. No chcieliby coś pograć, a tutaj no mogą grać tylko w domu, ale wierzę, że... Ja tłumaczę swoim studentom, że za parę lat to się skończy, akurat jak skończą studia, będą mogli wrócić do koncertowania i wierzę w to. Mam na którym są roku? Jeszcze raz? Na którym są roku? Na pierwszym. No to okej, okay, no to ja nie wiem, czy to jest optymistyczna wizja. Bo tym na trzecim to już nic nie mówię. Pokusicie się o ocenę w ogóle, jak jeszcze długo tak będziemy w stanie działać? Ja nie mam pojęcia, ale to Piotr będzie wiedział, bo... Tak, to znaczy ja oglądam także źródła poza masmediowe i tam mówią, że jeszcze parę lat. Bo masmediowe tylko mówią o najbliższych 2 tygodniach najczęściej, co będzie lub co nie będzie, a tak to za bardzo nie wychodzą w przód z różnymi tematami. A takie różne inne jeszcze tam, co można znaleźć, to tak mówią, że parę lat będzie takiej sezonowości. No czyli to, co się przyzwyczailiśmy, odkąd żyjemy, prawda, nasi rodzice, dziadkowie, czyli zawsze były sezony grypowe na jesień, na wiosnę i to teraz po prostu jest jakby redefinicja tego wszystkiego. Okej, ale to przyzwyczajacie się do tego, do tej nowej rzeczywistości, czy ciągle, czy jest ta z tyłu głowy ta obawa, że no i tak uprawiacie zawód wysokiego ryzyka, artysta jazzowy, i teraz jeszcze, no słuchaj, jest to jakby, zawsze to był... Zawód wysokiego ryzyka. Nie? Może tak. Nie, znaczy ja się czuję i tak bardzo uprzywilejowany i jakby mam szczęście, bo tak, faktycznie, no ja mam stałą pracę na uczelni, którą bardzo lubię. I to granie rzeczywiście, no to nie jest moje. No być albo nie być w takim sensie, sensu mojego życia to jest faktycznie, no bo naprawdę na tym mi zależy i no nie wyobrażam sobie jakiejś takiej egzystencji bez tej całej sfery. Czyli w tej chwili wychodzi, że szkoda sensu generalnie. Nie szkoda sensu, właśnie no, jakby chciałbym to kontynuować cały czas, natomiast no nie jest od tego moja taka egzystencja właśnie tu i teraz uzależniona, przynajmniej na razie, nie? I to łatwo mi jest mówić, a ja wiem, że jest dużo osób takich, którzy no, byli freelancerami totalnie i teraz nagle urwało im totalnie źródło jakiekolwiek, no takie, które pozwala, nie wiem, nakarmić dzieci, albo no, to są takie rzeczy naprawdę ciężkie. Ja nie jestem w stanie nawet sobie takiej sytuacji wyobrazić, bo nigdy w niej nie byłem. I cóż, mogę być tylko wdzięczny, że ja jakoś daję radę, ale no chciałbym, żeby kurczę, to się wyprostowało jednak. No, ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, zawód wysokiego ryzyka, więc wiele osób, którzy w tej branży działają, no jest przyzwyczajonych do tego, że trzeba szukać różnych możliwości, zwykle znajdują różne możliwości, nie? I są bardzo elastyczni i wymyślają różne sposoby, żeby grać, żeby... Ale też wielu muzyków, powiedzmy sobie szczerze, ja akurat tam niewiele słyszałem, ale ktoś mi tam mówił, generalnie jednak wielu muzyków zmieniło zawód, zaczęło robić co innego. No tak, troszkę do tego nawiązywałem, że... Nie powiem no tak, kto, tak, bo nie mówmy o nieobecnych, ale... Ale tak, ale są takie przypadki i to wcale nierzadkie. No my mamy to szczęście gdzieś tam, że często obracamy się w środowisku muzyków, którzy jednak cały czas albo też mają przy okazji właśnie stałą pracę, albo jednak mimo wszystko potrafią jakoś ogarnąć jakieś koncerty właśnie takie online'owe, gdzieś tam te dofinansowania gdzieś tam spływają, ich jest oczywiście strasznie mało, więc nie każdy może z nich skorzystać, ale gdzieś tam czasem coś jest, jakiś tak zwany koncert, job, tak zwane granie wpada od czasu do czasu. No jest tego dużo mniej niż było, ale coś jest, więc jest powód, żeby ćwiczyć, prawda? Znaczy ja mówię o sobie, Wojciech już nie musi. Ja? Cały czas. Czy Wojciech ma to fajne, że może ćwiczyć pod prysznicem na przykład, a ja z trąbką tak kiepską? No,
Najlepiej brać zimny prysznic, a zimny prysznic ciężko jest długo wytrzymać pod zimnym prysznicem, ale rzeczywiście tak, w różnych miejscach można sobie ćwiczyć. Ale to w zasadzie, ale przecież możesz ćwiczyć z metronomem, gdziekolwiek jesteś też, jakieś wiesz, sobie pstrykać, klaskać. W ogóle bardzo polecam. Raz próbowałem pstrykać właśnie pod prysznicem, ale ta gałka prysznicowa mi spadła i rozwaliła kafelka. A, no to... Także już przestałem pstrykać. Tak, może trzeba było ją odwiesić, wiesz. To jest zawód wysokiego ryzyka, nie? To już ten uchwyt się urwał wcześniej, także, aha, no, ale aha, bo nie no było joba, żeby zapłacić za naprawę. No. To niedawno się wydarzyło, rozumiem. Nie, to ja już nie pamiętam nawet. To umówmy się, człowiek myśli o artystycznych rzeczach, to nawet nie zwraca uwagi na takie prozaiczne sytuacje. Słuchajcie, jesteście w stanie przewidzieć, zobaczyć siebie, zaplanować swoją przyszłość za rok, nie wiem, 2022, co się wydarzy w tym roku, co się wydarzy w roku 2022, czyli na przykład to wydanie płyty, czy jakiś inny projekt, czy w ogóle swoją twórczość z takim wyprzedzeniem. No w pandemii wyprzedzenie roczne to jest prawie wiek. No cóż, no oczywiście jakieś tam plany są i można sobie coś zakładać, ale no, musimy być wszyscy bardzo elastyczni, więc nawet nie wiem, czy chciałbym tak jakoś Państwa bardzo wtajemniczać jakieś takie meandry mojego umysłu, dlatego że to, co ja sobie zaplanuję, wiem, że może podgrać i już tak się zresztą stało, nie? Myślę, że wielu z nas tak naprawdę wiele planów się gdzieś tam musiało pozmieniać, więc tak też się może zdarzyć, ale z drugiej strony ja jakoś przyznam, że mi tak osobiście nieźle wyszło, znaczy ten cały przewrót jakoś tam wyszedł, dlatego że ja znalazłem czas na to, żeby poeksperymentować sobie w takich gdzieś tam obszarach, za jakie wcześniej się nie brałem, zacząłem też solowo jakieś się udzielać muzycznie, gdzieś tam właśnie z tą płytą podziałałem, jeszcze kilka takich projektów, których się nie spodziewałem, że zrobię, więc tak naprawdę ja byłem dość mocno zajęty. O, jeszcze muzykę do teatru gdzieś tam zrobiłem i, znaczy nie gdzieś tam, tylko gdzieś tam muzykę do teatru Bielsku Białej, Teatru Polskiego, bardzo fajnie, pozdrawiam dyrektora. Mówię, że gdzieś tam pomiędzy tymi innymi projektami też coś zrobiłem i tak naprawdę no mi to wyszło o tyle na dobre. Tylko że ja już czuję, że ten okres, kiedy siedziałem w domu i pracowałem, już mi się troszkę przejadł i teraz chciałbym właśnie czas zmienić tej mocy, dom. Nie? Może trzeba zmienić dom. Po prostu kupić sobie jakieś inne mieszkanie. Sprzedać wszystko, wyjechać. No. Bieszczady? Bieszczady, oczywiście. Beskidy też Bieszczady. Wojciech zna świetną miejscówkę w Bieszczady, się jedzie i nie ma internetu. Nie tylko 5G. 4G, 3G, 2G, 1G nawet nie ma po prostu. To się w Bieszczadach może zdarzyć. Jest fajny pokój i długo nic. I to sprzyja oczywiście kreatywnemu myśleniu. Natomiast faktem jest coś takiego, że ja też jakby nie narzekam na ten rok w ogóle. Całkiem nie najgorzej to wszystko ostatecznie wyszło. Też dlatego, że od czerwca do października włącznie grałem sporo koncertów. Wtedy, kiedy otworzyli przy 50% ludzi, to było sporo koncertów. Czasami było więcej niż 50% ludzi. To nie było bardzo sympatycznie, ale absolutnie nie powiemy gdzie. Zresztą już nie pamiętam. Tak było sympatycznie. Ja nie wiem, co ty powiedziałeś. Rzeczywiście no to im dłużej będzie trwać, tym gorsze żniwo po prostu negatywnych skutków będzie przynosić, nie tylko w muzyce, ale także wśród różnego rodzaju małych, średnich firm, które regularnie plajtują i ludzie tracą pracę i tak dalej, no ale... Ale zobaczymy, jak długo po prostu będą chcieli nas zamykać, zwłaszcza, że już są badania, które mówią, że lockdowny w ogóle nie wpływają jakby na zmniejszenie tam zarażeń i jakoś nasi i wielu innych rządzących nie chce jakby tych dowodów jakby i badań brać pod uwagę przy swoich decyzjach politycznych. W związku z tym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? Ale oczywiście moje prywatne zdanie jest takie, że oni nie chcą brać po prostu tego pod uwagę z jakichś tam względów. Tutaj nie mogę się wypowiadać znowu, bo będzie cenzura, ale to są moje po prostu prywatne przekonania. Niemniej jednak jest ogólnie, globalnie jest nieciekawie, natomiast faktem, że no, Wojciech ma tutaj jakieś plany artystyczne, ja też cały czas myślę już o kolejnej płycie, która jeszcze w 2021 roku ma się ukazać. Zarówno w CD, jak i na winylu, bo teraz odkąd mam gramofon, to wszystko wydajesz płytę na winylu. Wszystko chcę wydawać także na winylu. Tak, dobre podejście. Myślę pod siebie głównie, tak, ale wiele osób to też docenia. No i
A w 2022, wow, rzeczywiście, to jest strasznie jakby odległy termin od jakby momentu nagrywania. Możemy sobie to powiedzieć, że to jest marzec 2021, więc jakby nie mam pojęcia. Na pewno, jeżeli sytuacja będzie wyglądała tak jak teraz, to zrobię jeszcze jedną płytę, bo coś trzeba robić, Ewentualnie jak nie płytę, to rzeczywiście może pójść bardziej profesjonalnie, bo u mnie to akurat troszeczkę kuleje, ale może pójść bardziej profesjonalnie w jakieś teledyski, nie? Jakby to też jest jakaś taka forma artystycznej działalności, która jak najbardziej pod lockdownem może być realizowana i można się tam artystycznie spełnić. Dobry kierunek, ale odkryliście podczas tych lockdownów sobie jakieś nowe pasje? Wiem, że Piotrek odkrył pasję do gotowania. Bardzo mi się podobały twoje propozycje. Zdrowo. Najważniejsze to, żeby gotować zdrowo, szanowni tak, państwo. Tak, tak. Te soki. Jak się to nazywało? Już nie pamiętam. Koronawirusny tam był ajer konia. Korona sok. No cudo, jeszcze cudo. Może zastosuję. Ty, Wojtek, coś odkryłeś? Nie wiem, może w tej chwili poszliście w trochę inną stronę, może grafika, fotografia, filmy, książka, nie wiem, czytujecie coś ostatnio? Ty, wiem, że Cialdiniego, fajnie. Cialdiniego to już kiedyś, no, ale no tak, czy czytuję, i Orwella. Czytuję, chociaż jakby z dzieckiem nie jest tak prosto od roku właśnie, to też taka covidowa sytuacja w zasadzie. Jeszcze raz, z dzieckiem? Z dzieckiem nie tak prosto, tak, bo dziecko urodziło się w styczniu 2020 roku, w związku z tym jakby zajmuje ten cały czas, który normalnie bym przeznaczył na książki, ale też się przy nim dużo uczę. Proszę, ty, Wojciech? Znaczy ja jakoś nie skręciłem od muzyki za daleko, szczerze mówiąc, ale przyszedłem w takie rejony, które zawsze mnie interesowało, a nie miałem trochę czasu. Na przykład zacząłem się uczyć grać na perkusji, ale używając padów. Nigdy tego. To nie jest jakaś umiejętność druida gadów, bo to wielu producentów robi, ale ja jakoś nigdy do tego się tym nie zajmowałem. Czasem coś tam zaprogramowałem, ale nigdy nie było tak, żebym po prostu grał. No i teraz się uczę i tam mam bardzo fajny taki symulator tych bębnów. Naprawdę brzmi to no rasowo, nie? A tymczasem nie muszę dźwigać tego całego bagażu na plecach tych wszystkich tomów. Czyli ćwiczysz tak też takie palce, jak DJ-e też używają. Takie DJ, no czy to padziki, wiesz? A skreczowanie? Nie. I to mnie dosyć tam pochłania. Oczywiście no, czytam sobie jakieś tam rzeczy przeróżne. Ale tak, żeby skręcić, na przykład, żeby zacząć gotować? Nie. W życiu. Nie. To jeszcze aż jak ja zacznę gotować, to znaczy, że coś bardzo niepokojącego się dzieje na planecie. Zapraszam właśnie do mnie. Ja opisuję o tym, co się dokładnie niepokojącego dzieje na planecie. Podczas gotowania. A to dziękuję za wielką chęć. I oczywiście dużą jakby tam metaforą. Fajnie, w takim razie obserwujemy cię w mediach społecznościowych, kiedy płyta i czy nie zacząłeś gotować? Wtedy zaczniemy się bać. Dobrze. A w razie zapraszamy do Piotra na kursy gotowania. Jak ktoś w ogóle zgłodnieje wreszcie podczas lockdownu, to... A masz cudne potrawy, które dezynfekują również. Tak, oczywiście. To są niesamowite sytuacje, jeszcze przetestowane przez naszych dziadów, pradziadów. Także zdają egzamin. Fajnie. Moi drodzy, Piotr Schmidt, Wojciech Myrczek, Daniel Ryciak, dzięki serdeczne i oglądajcie kolejne wywiady. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeżeli podoba wam się taki styl prowadzenia wywiadów, czyli troszkę o muzyce, trochę o życiu, o sytuacji muzyków, chcielibyście kolejnych artystów, ludzi z branży, nie tylko muzyków, ale również grafików, malarzy, akustyków, ludzi związanych z tworzeniem kultury muzycznej w Polsce, wesprzyjcie realizację tych wywiadów i wy wejdźcie na nasz kanał na Patronite, gdzie możecie wesprzeć ich realizację. Więcej, będziecie wtedy pierwszymi odbiorcami tychże wywiadów. Być może również będą jakieś materiały ekstra, które również trafią wyłącznie do patronów. Pamiętajcie o tym.